krążyły takie mity o tak zwanych Rolexach, które są rozdawane przez szejków. To nie są mity. Są to często głowy państw Afryki, Bliskiego Wschodu, znani aktorzy. Moim zadaniem było utrzymać jego krążenie, więc po prostu wziąłem serce w ręce i pompowałem. Jesteś lekarzem, pracujesz w jednym ze szpitali w Abu Dhabi, takim dość specyficznym, za chwilę o tym będziemy rozmawiali. No, jesteś tam szefem jednego z oddziałów, ale też współzałożycielem tego oddziału. Czym się różni ten szpital, w którym ty pracujesz, od takiego przeciętnego szpitala w Polsce? Szpital, w którym pracuję, jest zupełnie wyjątkowy. Kilka lat temu, po pierwszej fali pandemii, szejkowie władcy Emiratu Abu Dhabi podjęli decyzję o stworzeniu szpitala, który będzie miał grupę docelową bardzo ważnych osób, czyli VIP-ów. I szpital ma być na najwyższym możliwym poziomie, jeśli chodzi o personel, jeśli chodzi o wyposażenie. Jak gdyby medycyna na najwyższym światowym poziomie ma być priorytetem, ze względu też na specyfikę właśnie naszych pacjentów. Więc zostałem wtedy poproszony i powierzono mi zadanie stworzenia oddziału ortopedii, między innymi oddziałami, bo tam mamy różne oddziały, od zera. Więc kupowałem sprzęt, robiliśmy zaopatrzenie bloku operacyjnego bez żadnych ograniczonych środków finansowych. Zatrudnialiśmy ludzi, zatrudnialiśmy najlepszych specjalistów. Tak, bardzo miło, oczywiście, ale dzięki temu stworzyliśmy coś naprawdę wyjątkowego. A szpital jest wyjątkowy ze względu na też na wyposażenie, ponieważ jeżeli przyjeżdża do nas taki VIP, a są to często głowy państw Afryki, Bliskiego Wschodu, znani aktorzy. I leczą się tam w Abu Dhabi, leczą tak? się w Abu Dhabi, tak, tak. I mówię tutaj o wszystkich krajach Bliskiego Wschodu, też takich, które no nie są bardzo pozytywnie postrzegane przez zachodni świat. Więc takich pacjentów też miałem. Premierów, generałów różnej maści i tak dalej, i tak dalej. Więc taki pacjent czy kolumna samochodów przyjeżdża na parking podziemny. Tam jest taka specjalna winda, złota winda, która ma czerwony dywanik. Pacjent jedzie na ostatnie piętro i całe ostatnie piętro jest zarezerwowane dla VIP-ów. Są tam apartamenty dla pacjenta oczywiście. Czyli nie ma takich sal sześcioosobowych? Nie, raczej nie. Czegoś takiego nie spotkamy. Tam, tak myślę, że sala tego pacjenta to tam mogłoby 12 osób nawet wejść w takim normalnym szpitalu. I tam są oczywiście też pokoje dla służby, dla ochroniarzy. Oczywiście. Bo taka oczywistość. Nie? Tak, tak. Bo bardzo często też przyjeżdżają z ochroniarzami. No, mam pacjentów, którzy nieraz mają 5, 6, 7 ochroniarzy, którzy ich pilnują. Oczywiście cały catering jest zapewniony. Na każdą dyspozycję jest taki concierge, który też dba o takiego pacjenta. No i tak to wygląda. I nie mamy w ogóle ograniczenia czasowego. Badamy, leczymy, operujemy takich pacjentów. Myślę sobie, że tak to można się leczyć. Tak. Ale przecież ani złota winda, ani czerwone dywany nie są w szpitalu czymś najważniejszym. Najważniejszy jest sprzęt, ale to wspominałeś, że jest doskonały. Ale być może jeszcze ważniejsi od sprzętu są specjaliści. Tak. Ciekaw jestem, jak to wygląda u was, a jeszcze bardziej jestem ciekaw tego, czy polscy lekarze, polscy specjaliści są bardzo w cieniu, czy mają się czego wstydzić, czy niekoniecznie? Absolutnie nie. No, ja mam pewien wgląd w ten rynek, powiedzmy, ortopedyczny, więc naprawdę mamy wspaniałych lekarzy, wspaniałych operatorów, specjalistów, którzy operują też bardzo dobrze, więc absolutnie nie mamy się czego wstydzić. I szanuję tych kolegów, bo są to z reguły koledzy, ponieważ ortopedia jest taką dziedziną bardzo, bardzo męską, chociaż coraz więcej kobiet też, całe szczęście, wchodzi też w ten temat. Jest dużo specjalistów, dobrych specjalistów w Polsce, nie mamy się czego wstydzić. Są też kliniki, które są bardzo dobrze wyposażone, naprawdę na światowym poziomie. Chociażby klinika, w której ja też
w Polsce pracuję przez 2 tygodnie w miesiącu. Ośrodek referencyjny, pokazowy, tak naprawdę jeden z najlepszych w Europie Wschodniej, więc absolutnie nie mamy się czego wstydzić. No to jest to pokrzepiające, to co mówisz. Wspomnieliśmy o tym, że w Polsce jest na szczęście cała masa świetnych fachowców, specjalistów. No ale wszyscy wiemy, że dużym problemem jest dostanie się do takiego specjalisty. Czas oczekiwania na taką wizytę jest czasem upokarzający wręcz. A kiedy już pacjent dostanie się do tego świetnego fachowca, to niestety tego czasu statystycznie na pacjenta lekarz nie ma zbyt wiele. Czasem jest to kilka, czasem kilkanaście minut, więc nie wygląda to najlepiej. Czy u Was być może w Abu Dhabi występują podobne problemy, czy na szczęście nie? Wiesz co, to zależy, bo jednak większość szpitali tam w Emiratach i w Abu Dhabi jest prywatnych, więc te szpitale są jak gdyby ukierunkowane na profit też. I w takich szpitalach, gdzie pracuje większość lekarzy tak naprawdę, jest pewnego rodzaju presja, żeby jak najszybciej obsługiwać pacjentów w poradni, czy też jeśli chodzi o operacje. Natomiast w moim szpitalu jest sytuacja bardzo specyficzna, bo mamy tych VIP-ów, praktycznie codziennie widuję jakieś ważne osoby i tak naprawdę czas dla nich jest nieograniczony. W ogóle nie patrzymy się na zegarek, spotykamy się na tym ostatnim piętrze, rozmawiamy też o różnych innych tematach, nie tylko o medycznych. Natomiast w kontekście takiej, powiedzmy, zwykłej poradni, którą też oczywiście tam obsługuję. Na tych niższych poziomach? Na tych troszkę niższych poziomach, ale wiesz, troszeczkę odejdę od tematu, powiem Ci, że ja tak naprawdę traktuję wszystkich pacjentów tak samo. I oczywiście są te ważne osobistości, które przychodzą z jakimiś różnymi oczekiwaniami, natomiast ja ich zawsze traktuję jak normalnych ludzi i oni to chyba bardzo doceniają. Bo widzą, że nie ma w tym żadnej takiej sztuczności tego, co jak gdyby, z czym się spotykają na co dzień tak naprawdę. Czyli nie musisz się kłaniać, tak? Wszyscy dookoła się kłaniają tak naprawdę, ale ja nie. Ja podchodzę do nich, witam się z nimi normalnie, rozmawiam o różnych tematach, polityce, sporcie bardzo często i tak dalej, i tak dalej. I oni to bardzo cenią. I dlatego jestem też tam lubiany wśród tych, powiem, klientów i pacjentów. Natomiast w normalnej pracy codziennej na oddziale czy w poradni mam spokojnie pół godziny czasu na pacjenta i nikt się nie patrzy na zegarek. Ale mówię, to jest specyficzna sytuacja w tym szpitalu. Natomiast odejdę jeszcze w drugą stronę trochę do mojej przeszłości, ponieważ kilkanaście lat pracowałem w Niemczech. I w Niemczech to wyglądało tak, że tam to była absolutnie super funkcjonująca maszyna. Czyli poradnia wygląda w ten sposób, że tam byłem w stanie w ciągu normalnego dnia czy pół dnia zobaczyć nawet 60 pacjentów, ale z pomocą. Miałem kilka gabinetów, miałem kilku asystentów, kilka pielęgniarek i to są asystenci, którzy są przeze mnie też przygotowani, wykształceni odpowiednio, przeszkoleni. Oni zbierają wywiad, oni wstępnie badają, ja wchodzę do pomieszczenia. W skrócie przedstawiają mi pacjenta, witam się z nim oczywiście, też ewentualnie badam i idę do następnego pacjenta, zalecam jaka jest terapia, jaki jest plan. Więc to jest bardzo efektywny model działania, który moim zdaniem najlepiej funkcjonuje. No myślę, że dla polskich lekarzy to jest taka wymarzona sytuacja, ta niemiecka, o której opowiedziałeś. Pacjenci Twojego szpitala obecnego mówisz, że nie muszą walczyć szczególnie o czas lekarzy, ale pewnie macie jakieś swoje lokalne problemy. Jestem ciekaw, jakimi problemami żyje Twój szpital. Co nie funkcjonuje najlepiej? Co można by poprawić? Tak, system zdrowotny w Emiratach Arabskich jest oparty na prywatnych ubezpieczeniach, więc ma to swoje zalety, jak na przykład dostępność do lekarzy, bo dostępność jest bardzo szybka właściwie. Nie trzeba czekać tygodniami czy miesiącami na wizytę u specjalisty. Natomiast problemem jest to, że prywatne ubezpieczenia mogą odmówić pewnych świadczeń. I mówiąc szczerze, dla lekarza jest to dość uciążliwe, bo wszelkiego rodzaju badania diagnostyczne, jak rezonans magnetyczny, tomografia, czy też zgoda na operację, muszą być wcześniej zezwolone przez ubezpieczenie. Czyli pacjent do mnie przychodzi, potrzebuje dalszej diagnostyki, muszę wysyłać zapytanie. Jeżeli oni potwierdzą, że się zgadzają na to, a przeważnie się nie godzą, muszę
powiedzmy, dokładnie opisać, w czym jest problem i dlaczego potrzebuje takiego badania, bardziej droższego. No i wtedy, jak jest zgoda, no to możemy takie badanie przeprowadzić. Natomiast mogą też zupełnie odmówić pewnych świadczeń i bardzo dobrym przykładem był pewien pacjent, który przyszedł do mnie z kulą od pistoletu w kolanie. Pacjent z Pakistanu. No nie chciał opowiedzieć swojej historii, jak ona się tam znalazła. No w każdym razie to było już zabliźnione, więc to była jakaś starsza historia, ale kula była w środku kolana. I zapytaliśmy o ubezpieczenie, czy moglibyśmy zrobić zabieg operacyjny, usunięcie, bo to jest zawsze potencjalne ryzyko zakażenia. No i ubezpieczenie odmówiło, ze względu na to, że to było tak zwane pre-existing condition. Czyli zawierając to ubezpieczenie, nie wspomniał o tym, że miał taki uraz tego typu. Aha. I prywatne ubezpieczenie w takim przypadku może odmówić. I odmówiło. I pacjent musiał w końcu udać się, bo zaczęły się komplikacje, zaczęło się zakażenie i musiał udać się do Pakistanu, gdzie został finalnie zoperowany. Inaczej musiałby za to zapłacić. Oczywiście. A pewnie cena takiego zabiegu. Tak. Ceny zabiegów są bardzo wysokie. Wycena jest bardzo wysoka, szczególnie w Dubaju. W Abu Dhabi jest to troszeczkę inaczej, ale w Dubaju to są bardzo, bardzo wysokie stawki. Okay. Także takie są wady. Tak to wygląda. No dosyć znaczące. Brutalna rzeczywistość po prostu. I powiem jeszcze inaczej. Wiele osób w Europie, w Polsce nawet, a nawet i w Niemczech nie zdają sobie tak naprawdę sprawy z tego, jak mają dobrze. Bo większość świata niestety tak nie funkcjonuje, że coś się komuś stanie i jedzie do lekarza, i jest, czy do szpitala i jest operowany bez problemu, czy jakieś ma inne dolegliwości, jest leczony, ma często leki za darmo albo za bardzo obniżoną opłatą. Niestety, większość świata tak nie funkcjonuje i to jest zupełnie inna rzeczywistość. No ciekawe jest to, co mówisz, można w jakimś sensie docenić NFZ, jakkolwiek to brzmi. A powiedz, jak wyglądają takie ubezpieczenia? Jak, na ile one są kosztowne? Czy takie ubezpieczenie stanowi znaczącą część domowego budżetu, czy to jest piekuś? To zależy. Problemem, oczywiście nie krytykuję tego, ale problemem jest bardzo duża dysproporcja w zarobkach, bo z jednej strony jest bardzo dużo osób, które pracują za bardzo niskie stawki. To są osoby tak naprawdę 50-60% populacji Emiratów, które są z Indii, z Pakistanu, z Bangladeszu, z Afryki też, więc ci ludzie oczywiście więcej zarabiają niż w domu, ale mimo tego są to dosyć niskie stawki. I z reguły jest tak, że pracodawca płaci za ubezpieczenie zdrowotne, ale nie zawsze. To wszystko zależy od indywidualnego kontraktu. I tak naprawdę Emiraty Arabskie to jest taki trochę dziki zachód, albo jak ja mówię, dziki wschód. System ogólnie bardzo oparty na systemie amerykańskim, gdzie wszystko zależy od indywidualnych negocjacji. Więc często jest tak, że pracownik musi płacić za ubezpieczenie. To są kwoty rzędu kilkunastu tysięcy złotych rocznie. W zależności od tego też, czy rodzina jest też ubezpieczona, czy są dzieci i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Czyli bywa różnie. Tak sobie myślę, że ty z całą pewnością jesteś pracownikiem, który jest opłacany bardzo przyzwoicie. Nie chcę cię oczywiście pytać o dokładne kwoty, ale powiedz tylko, jak bardzo jest dobrze. Porównując, gdybyśmy wzięli samą sumę i porównali to do zarobków w Polsce, no to może to być suma oszałamiająca. Natomiast nie zapominajmy o tym, że koszty życia w Emiratach są bardzo wysokie. Bardzo, bardzo, bardzo wysokie. Szkoły, które są na przykład tylko prywatne, ponieważ publiczny system szkolnictwa nie jest dostępny dla obcokrajowców, więc mamy do dyspozycji tylko szkoły prywatne, które są bardzo drogie. Życie jest bardzo drogie. Jedzenie jest bardzo drogie, koszty mieszkań są bardzo drogie, a od kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie jeszcze droższe, ponieważ bardzo dużo jest napływu po prostu mieszkańców Rosji, którzy tam spowodowali znaczny wzrost cen nieruchomości i wynajmu.
więc jest to kosztowne. Wszystko, za wszystko trzeba płacić, jest dużo opłat. Nie ma co prawda podatku dochodowego i to jest plus. Natomiast... Nie ma podatku dochodowego? Nie ma podatku dochodowego, jest zerowy. A coś takiego jak VAT? Jest 5% VAT. 5%? Tak, 5% VAT i ostatnio wprowadzili coś takiego jak CIT, ale też od obrotów wielomilionowych dla przedsiębiorstw. Natomiast nie ma podatku dochodowego, ale za wszystko trzeba płacić. Są opłaty w urzędach, które są bardzo wysokie i no, odbiegnę też trochę od tematu, bo bardzo mam wiele zapytań od lekarzy, którzy się mnie pytają, jak mogliby tam zacząć pracę, czy to się opłaca, czy warto tam wyjeżdżać. Więc no, moja sytuacja jest trochę specyficzna i to jest bardzo, bardzo trudna sprawa, żeby tam się dostać, żeby tam pracować. Jest czasochłonna, jest bardzo skomplikowana, jest niepewna. Jest też bardzo niepewne życie, ponieważ w jakim sensie? Pracę można stracić właściwie w każdej chwili. Prawo jest bardzo po stronie pracodawcy, chociaż to się zmienia i całe szczęście, że tutaj też władze Emiratów dostrzegają to i zmieniają to prawo pracy, które jest powoli się jak gdyby dopasowuje też pod kątem pracowników, ale długo tak nie było. Na przykład jeszcze do niedawna, jeżeli ktoś stracił pracę, to miał miesiąc czasu na opuszczenie Emiratów. Nieważne, czy miał zaledwie dom, tak, dzieci, chodziły do szkoły i całe życie. Nieważne, że pracował 20 lat, stracił pracę, miesiąc czasu i musiał się ewakuować. Tak no zobacz, mówię. Te niskie podatki oczywiście brzmią bardzo tak kusząco, ale z tego, co mówisz, rzeczywistość jest mocno brutalna. Rzeczywistość jest bardzo brutalna i wiele osób tego nie widzi, bo widzą na Instagramie Dubai Life, no tak, tak, tak. Super samochody i super życie i baseny na wieżowcach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast życie tam jest bardzo, bardzo brutalne i tak naprawdę no, wytrzymują najsilniejsi, powiedziałbym tak. Ciekawe. A wiele jest też osób, które przeprowadzają się tam. Mam też przykład dobrego kolegi, który zaczął pracę jako lekarz. Od razu wynajął dom, od razu kupił samochód, od razu kupił meble i popracował pół roku. I po pół roku powiedzieli mu do widzenia po okresie próbnym. Więc musiał jak gdyby wszystko likwidować i wyjeżdżać i szukać coś innego. Okay. Więc... powiedz mi taką rzecz w nawiązaniu do pacjentów, szczególnie tych o wyjątkowym statusie. W Polsce jest jakaś taka specyfika, jakaś taka mentalność, która sprowadza się do tego. Mam na myśli no, setki historii, które słyszałem o tym, że lekarze otrzymują różne prezenty od pacjentów. Czasem jest to butelka alkoholu, czasem są to czekoladki, a czasem są to pieniądze. Czasem mają one charakter jakiejś łapówki, a czasem jest to jakieś podziękowanie. Nie chcę tego oceniać, mówię o tych historiach, które no, chyba wszyscy słyszymy. Ciekaw jestem, jak to wygląda w Abu Dhabi. Czy bywają takie zwyczaje? I czy jeśli bywają, to czy jest to właśnie kawa, czekolada, czy może kluczyki do Bugatti? No, kluczyki, chciałbym, żeby to były kluczyki do Bugatti, ale niestety tak nie jest. Może zacznę tak od początku w skrócie. Ja pracowałem przez półtora roku po studiach w Polsce i przez te półtora roku zapełniłem całą szafkę alkoholem. No o tym mówię. Jako asystent, jako prosty asystent, nawet nie specjalista. Później pracowałem kilkanaście lat w Niemczech, to w ciągu tych kilkunastu lat dostałem dwa razy alkohol i to było od Polaków. Okej, okay. Czyli zupełnie inna. Tak, zupełnie inna rzeczywistość. Natomiast no, czekoladki jakieś tam były, ale to z reguły tak dla pielęgniarek, prawda, w ramach wdzięczności. Jak jest dzisiaj? Ale łapówek w ogóle tam nie było, to nie był nigdy żaden temat. W Emiratach wygląda to tak, że no, od zwykłych pacjentów z reguły się nic nie dostaje, nie ma takiego zwyczaju nawet. Natomiast jak przyjechałem kilka lat temu, 4 lata temu do Emiratów, no to krążyły takie mity o tak zwanych Rolexach, które są rozdawane przez szejków. To nie są mity. To nie są mity. Nie zdarza się to często, ale zdarza się. Szczególnie właśnie przez VIP-ów. Raz mogę taką historię przytoczyć bez oczywiście wchodzenia w szczegóły, bo te osoby cenią sobie bardzo prywatność. Było tak, że któregoś razu dostałem telefon, żeby przyjechać w weekend do szpitala, bo był dosyć ważny pacjent, którego musiałem zbadać i podać mu zastrzyki.
No i zdenerwowany byłem, bo miałem jakieś inne plany, także taki zdenerwowany pojechałem do tego szpitala, no ale nie miałem wyboru, pojechałem, spotkałem się z nim. Bardzo miły, starszy pan, bardzo, bardzo, bardzo wysoko postawiony, który też jest multimiliarderem, jak się okazało. No i miło nam się rozmawiało, zrobiłem to, co miałem zrobić. No i kilka dni później przyjechał jego szofer z małą torebeczką, która no, dosyć ciężka była. Otwierasz? Otwieram, no i byłem pod bardzo dużym wrażeniem. Tak, okay. Tak. No to był zegarek oczywiście, ale no nie byle jaki. Mm. No niezwykłe jest to. I to nie jest jedyna historia, takie historie się zdarzają. I okay. Po prostu specyfika tego szpitala i tych pacjentów. Oni są bardzo, mówię teraz o Emiratczykach, to są bardzo, bardzo mili, przyjaźni ludzie. Często bardzo dobrze wykształceni, na bardzo wysokim poziomie. Często wykształceni w Wielkiej Brytanii, w Ameryce na przykład. Więc absolutnie nic złego o nich nie mogę powiedzieć. Tak samo jak o całej kulturze Emiratów Arabskich i pod względem takiej przyjazności do przyjaźni i podejścia do mnie jako do lekarza i pod względem na przykład też podejścia do kobiet. Bo to też no właśnie, o to chciałem zapytać, bo to jest taka kwestia, która często tak, są jest takie tematem. Mity, oczywiście. Też wielu znajomych, którzy przyjeżdżają czasami do Emiratów albo chcą przyjechać, pytają się, no jak to jest, czy tam jest bezpiecznie, czy kobieta może sama wyjść na ulicę. Absolutnie tak. To jest Emiraty Arabskie to jest w tej chwili jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Przestępczości w ogóle praktycznie się nie zdarzają. Można zostawić najnowszego iPhone'a na ławce i on tam będzie kilka godzin później, mimo tego, że minie go tysiąc osób. Absolutnie nie słyszy się o jakiejkolwiek przestępstwa w stosunku do kobiet. Kobiety w ogóle nie są jakoś, nie wiem jak to nawet napastowane? Absolutnie nie. Co więcej, kobiety mają bardzo wysoką pozycję i są bardzo doceniane tam. Powiem z mojego szpitala, że większość zarządu i większość kadry zarządzającej to są kobiety. Hmm. Moja dyrektorka to jest kobieta emiratka, więc bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje. Jest bardzo dużo kobiet na stanowiskach ministerialnych też. Także one mają bardzo wysoką pozycję, są cenione, nawet powiedziałbym bardziej niż w krajach zachodnich. Bo proporcja na takich wysokich stanowiskach, proporcja kobiet do mężczyzn jest bardzo wyrównana, a nieraz nawet wyższa. No zobacz. Porozmawiajmy chwilę o twojej specjalizacji. Ty jesteś ortopedą. Jak to najprościej opisać? Zajmujesz się układem kostnym? Tak. To będzie... Układem stawowym, kostnym, układem ruchu ogólnie. Wszystko, co jest związane z ruchem. Czyli kości, stawy, mięśnie. Tak. Myślę sobie, że to jest być może taka specjalizacja, która wiąże się z częstymi operacjami. Mhm. No bo wiesz, liczne złamania i tak dalej. Czy operacje to jest u ciebie codzienność? Jak to wygląda? Też jest inaczej. W Emiratach Arabskich jest inaczej niż na przykład w Europie. W Niemczech, jak pracowałem, to z reguły było tak, że codziennie się operowało. O wiele więcej się operowało niż w Emiratach Arabskich, ale też bardzo duży nacisk kładliśmy na to, żeby tak naprawdę jak najmniej operować. Bo dla mnie osobiście i po tym, co wyniosłem z mojego wykształcenia w tych kilku szpitalach, w których tam pracowałem przez te lata, to jest to, że operacja jest ostatecznością. Mhm. Więc staramy się robić wszystko możliwe, żeby do tej operacji nie doszło. Oczywiście są stany, gdzie trzeba operować bezwzględnie, nieraz szybko, nieraz to też, czy były też dramatyczne sytuacje w mojej karierze, ale ogólnie mówiąc, ja staram się jak najmniej operować. Mimo tego, że mam bardzo duże doświadczenie, że bardzo dużo operowałem w swoim życiu, w najróżniejszych poddziedzinach ortopedii, to jednak to jest zawsze ostatecznością i to zawsze moim pacjentom mówię. Ja staram się wyobrazić, co by było, gdyby to był mój problem, gdyby ja miał jakiś problem z kolanem, czy poszedłbym na tę operację, czy nie. I tak zawsze postępuję w stosunku do moich pacjentów, a tym bardziej w stosunku do dzieci, bo też mam bardzo wielu pacjentów młodych, dzieci małe, większe, nastolatków. Więc zawsze sobie... Dlaczego inaczej w stosunku do dzieci? Z większą empatią, czy o co chodzi? Nie. Chodzi o to, że też sobie wyobrażam, co byś zrobił, gdyby to było twoje dziecko. Czy byś się zoperował, czy byś nie zoperował. I zaobserwowałem też
taki dosyć niepokojący trend, że zbyt często się operuje też dzieci. Mhm. Są oczywiście, mówię o urazach w tej chwili, złamaniach różnego rodzaju. Są oczywiście sytuacje i są miejsca, stawy takie, które absolutnie bezwzględnie trzeba zaoperować, bo inaczej będą komplikacje albo będą problemy przez całe życie. Typu? No na przykład staw łokciowy jest takim bardzo wrażliwym stawem, gdzie raczej się operuje niż się nie operuje. Okay. Natomiast są inne kości, długie kości, szczególnie u małych dzieci, gdzie właściwie większość takich złamań można leczyć zachowawczo, bezoperacyjnie. I wracając do pierwszego pytania, czy dużo operuję? W tej chwili w Emiratach z reguły operuję jeden dzień w tygodniu. Jest jeden dzień operacyjny, a resztę mam jakieś inne zadania. Podobnie jest tutaj w Polsce, jak jestem. Jest jeden dzień operacyjny, a poza tym spędzam czas na poradni i na widzeniu różnych pacjentów z różnymi dolegliwościami. Czy ten dzień, kiedy masz operację, to jest taki dzień szczególny? Czy to jest dzień szczególnego obciążenia? Czy operacje wymagają jakiegoś takiego mentalnego przygotowania? Czy bułka z masłem? To zależy. Problem polega na tym, że od pewnej pozycji zawodowej, czy pozycji w karierze, czy doświadczenia operacyjnego bardzo łatwo popaść w rutynę. A to jest najgorsze, co może się zdarzyć, bo tak naprawdę każdy pacjent jest inny, każda operacja jest inna i przez rutynę można popełnić błędy. Błędy się każdemu mogą zdarzyć. To nie jest tak, że jest perfekcyjny operator, który nie popełnia błędów. Ale tak, ja zawsze się przygotowuję do każdego zabiegu, zawsze dokładnie sprawdzam dokumentację, sprawdzam badania obrazowe, rozważam, jakie są możliwości. Z pacjentem też wyjaśniam dokładnie, na czym będzie polegała operacja. Więc tak, w moim przypadku to wymaga przygotowania i zawsze się przygotowuję, nawet do prostych zabiegów. Przypominam sobie niektóre rzeczy, układam sobie plan po prostu w głowie, jak będę postępował. Ale mam też plan B i plan C na wypadek jakichś komplikacji. A masz jakieś ulubione operacje? Ulubione to są takie operacje, których nie trzeba zrobić tak naprawdę. Bo tak jak mówiłem, najlepiej jest nie operować. Natomiast jeżeli już... Jak już trzeba operować, no to jest uwarunkowane też moim wykształceniem, czy moim szkoleniem, bo w Niemczech jak gdyby... Miałem to szczęście, że w każdym szpitalu, w którym pracowałem, miałem bardzo dobrych mentorów, którzy mnie przygotowali do różnych poddziedzin ortopedii, więc na początku miałem bardzo dobre szkolenie z traumatologii, czyli ze złamań. A złamania to jest zawsze jakaś improwizacja też, bo każde złamanie jest trochę inne. Mhm. Więc trzeba często kombinować i zmieniać plan w trakcie operacji. Później, więc bardzo lubiłem traumatologię, ale wiedziałem, że to nie będzie mój target taki. Później pracowałem w szpitalu, który był jednym z najlepszych szpitali w Niemczech, jeśli chodzi o rekonstrukcję chrząstki, czyli wszystko związane z uszkodzeniami chrząstki stawowej, szczególnie kolana, stawu skokowego i innych. Później pracowałem w bardzo dużej klinice urazowej, gdzie mieliśmy najcięższe przypadki. Latałem też helikopterem, byłem w lotniczym pogotowiu-ratunkowym przez kilka lat, więc tam jak gdyby zapoznałem się z tymi najcięższymi przypadkami. Ulubione? Bardzo lubię rewizję. Rewizja to jest taki temat, który regularnie do mnie wraca. Rewizje to znaczy, to są operacje, które się nie udały wcześniej w innych ośrodkach. Czyli moim zadaniem jest tak? Naprawianie, poprawianie tego, co się gdzieś indziej nie udało. A czemu je lubisz? Ponieważ są bardzo takie, są dużym wyzwaniem. Ogólnie im większe wyzwanie, tym bardziej mnie to interesuje. I nie chcę powiedzieć jara, ale tak naprawdę jest. Więc dużo mam takich pacjentów. I w Emiratach Arabskich, i w Niemczech też miałem, i w Polsce też już w tym krótkim czasie miałem też kilku pacjentów, które do mnie przyszły. I tak naprawdę się zastanawiałem, Boże drogi. Kto panu, kto pani to spieprzył, tak? W taki sposób? Tak, nie mówiąc dosłownie, no bo staram się jednak być dyplomatyczny w takich sytuacjach. Ale swoje człowiek myśli. A masz w pamięci jakiś taki być może przypadek pacjenta, pacjentki, gdzie no faktycznie twój poprzednik czy poprzedniczka wykazała się jakąś taką szczególną niekompetencją?
Tak. Kilka miesięcy temu miałem dwa przypadki kobiet, które to były ofiary handlu ludźmi w Emiratach Arabskich, w Abu Dhabi, które w momencie takiej desperacji chciały popełnić samobójstwo i skoczyły z budynków i strasznie się połamały i to były trzy kobiety, dwie i wszystkie trzy operowałem, później poprawiałem jak gdyby. One skoczyły, połamały się i były operowane w jednym szpitalu. Jedna z tych kobiet miała złamane, między innymi złamane udo, gdzie w ogóle tego złamania właściwie nie zaopatrzono, więc była jedna wielka dziura w kości, można powiedzieć. Ona chodziła tylko i wyłącznie na metalu, który był tam włożony, natomiast w ogóle nie było żadnego wzrostu. Ewidentny błąd, źle zrobione. Druga pacjentka była zaoperowana na łokciu, gdzie ktoś po prostu wkręcił dwie śrubki w ten sposób, że ta kobieta po prostu nie mogła, miała sztywny łokieć, nie mogła poruszać. A to jest katastrofa, bo nie można w ogóle dotknąć twarzy ani włosów. Taka ręka jest bezużyteczna tak naprawdę. Więc te trzy kobiety zoperowałem, jeszcze była trzecia z barkiem. Tu też muszę powiedzieć, że dzięki wsparciu szejków, bo oni jednak angażują się w taką działalność też charytatywną. Mimo tego, że nasz szpital jest dla VIP-ów, ale też takie przypadki operujemy zupełnie bezpłatnie. Oni sfinansowali to. Tak, oni to finansują. Miałem też pomoc z Polski, z Lublina mojego, z którego pochodzę. Dostaliśmy tak zwaną polską sztuczną kość. Więc jestem wdzięczny tutaj naukowcom. To jest polski wynalazek? To jest polski wynalazek, tak, tak. Bo ubytek tej kości był bardzo duży i wymagał takiej dosyć specyficznej procedury, więc nawiązałem kontakt tutaj z Lublinem i dostaliśmy wsparcie też z Lublina. No i to się udało. Te operacje się udały, zakończyły się sukcesem, no ale na pewno masz też na swoim koncie jakieś porażki, które też niezwykle mnie ciekawią. No, nie popełnia błędów ten, który nic nie robi, a ty robisz bardzo dużo, więc jakbyś mógł powiedzieć o jakiejś największej wpadce w twojej karierze? Na szczęście tych wpadek nie było dużo, ale były oczywiście. Każdemu się to zdarza, każdemu zdarzają się komplikacje. Ja też miałem taką jedną operację kolana, uraz kolana, w którym musiałem zszyć pewną strukturę. Zrobiłem to artroskopowo, czyli tak jak gdyby od wewnątrz kolana, nie od zewnątrz. Chciałem dobrze, ale niestety pacjent miał nieco odmienny przebieg nerwu jednego i po prostu jak szyłem tą strukturę od wewnątrz, to szwami złapałem nerw. Pacjent się wybudził i nie czuł połowy podudzia. Po prostu zupełny brak czucia miał tutaj. Więc wiesz, każdy popełnia błędy, ale co mi bardzo przeszkadza, to jest to, jeżeli ktoś się do tego nie ma odwagi przyznać. Bo najtrudniejszą sytuacją jest pójście do pacjenta po operacji i przyznanie się do błędu, czy do jakiejś komplikacji, która się wydarzyła. Schrzaniłem, szanowny pacjencie. Tak, i trzeba wtedy od razu... To z pewnością nie jest łatwe. No. To nie jest łatwe, ale tak należy postępować. Więc ja oczywiście poszedłem do pacjenta, zbadałem go, wyszło to, co wyszło. Powiedziałem, że prawdopodobnie nerw jest uwięźnięty, jest zaszyty, więc musimy od razu najlepiej operować ponownie, uwolnić te szwy. Zrobiliśmy to, pacjent od razu odzyskał czucie i wszystko było w porządku. Natomiast często widzę takie sytuacje, że operacje są zupełnie, mówiąc po polsku, schrzanione, a ktoś wciska pacjentowi, że tak powinno być i jakoś tam będzie. I wiesz, problem jest taki, że lekarze mają pewną przewagę nad pacjentami, bo mają wiedzę, mechanika, no. Której pacjenci nie mają. I w takich sytuacjach trzeba otwarcie mówić, przyznać się do błędu i próbować go naprawić. Jeżeli się mówi, że tak ma być, no to jest to karygodne tak naprawdę. Później widzę takich pacjentów i operuję też. Czy są jakieś operacje w twojej specjalizacji, których się nie podejmujesz? Z jakiegoś powodu? Musimy rozróżnić operacje planowe, czyli elektywne albo planowe, czyli takie zaplanowane, coś, co nie jest pilne. Więc nigdy nie twierdziłem i nie mówię, że wszystko umiem robić. Dużo się nauczyłem i dużo operowałem w swoim życiu,
Ale są oczywiście rzeczy, których się nie podejmuję albo niechętnie robię zwyczajnie. Bo nie sprawiają mi też przyjemności. Wiem, że są ludzie, którzy to lepiej zrobią też. I wtedy pacjentowi mówię, proszę pana, proszę pani, to trzeba zrobić. Wiem, że to trzeba zrobić. Natomiast nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Ale mogę polecić tego kolegę, czy koleżankę, czy kogoś innego i takiego pacjenta wtedy odsyłam. Nie masz z tym kłopotu, żeby tak się przyznać? Że... Absolutnie nie. Dlaczego? Myślę, że to najlepiej jest otwarcie mówić o tym i pacjenci, którzy do mnie trafiają z reguły, wiedzą, po co przychodzą. Czy mają problemy z kolanami, z chrząstkami, czy jakieś rewizje właśnie, no to okej. Ale są zabiegi, których po prostu nie robię często, więc jeżeli ich często nie robię, no to... Znowu myślę, co by było, gdybym to ja był tym pacjentem. Ja bym poszedł do kogoś, kto to robi codziennie. A są lekarze, którzy się wyspecjalizowali dosłownie na jedną kosteczkę gdzieś tam, nie? I robią. Więc najlepiej do kogoś takiego pójść. Więc są oczywiście rzeczy, których też nie robię i otwarcie się do tego przyznaję. Natomiast druga kategoria to są zabiegi ratujące życie. I wtedy się nie wybrzydza. Wtedy się nie wybrzydza, wtedy trzeba coś zrobić, bo jeżeli się nic nie zrobi, to pacjent umrze. I w związku z tym, że pracowałem kilka lat w tym bardzo dużym szpitalu, mam też ponad 3000 wyjazdów karetko-pogotowia, mam kilka statutów ratunkowych helikopterem, więc właściwie widziałem wszystko, co można sobie wyobrazić. I tam się stosuje procedury, zabiegi, które muszą ratować życie. Mam też kilka dobrych przykładów. Na przykład raz, jak już byłem zastępcą ordynatora w Niemczech, to pracowałem w takim ośrodku narciarskim i w lecie tam dużo było ludzi, którzy na rowerach zjeżdżali z tej góry. No, tak. No i jeden pan przeleciał przez kierownicę i roztrzaskał sobie siedzionę. Siedziona była w 7 kawałkach, pacjent był niestabilny. Nie mieliśmy wtedy żadnego chirurga ogólnego, takiego od brzucha. Nie mogliśmy pacjenta przetransportować, bo następny chirurg był 40 minut oddalony. Helikoptery akurat wtedy jakoś nie było dostępne, nie latały. No i jedyne moje doświadczenie z usuwaniem siedziony, no to znaczy nawet nie z usuwaniem siedziony, ale z chirurgią brzucha, to było na samym początku specjalizacji, 10 lat wcześniej. Nie miałem innej szansy, wyjścia, a miałem trening, oczywiście miałem takich procedur ze względu na helikopter, ale trenowaliśmy na świniach po prostu. Więc moje jedyne doświadczenie to było na zwłokach i na świniach, na żywej świni. No i nie miałem innej opcji, musiałem to zrobić, więc szybko sobie odświeżyłem ten temat i usunąłem się zielone i pacjent przeżył. Bo właśnie bałem się zapytać, czy pacjent przeżył. Przeżył. Wszystko było w porządku, wszystko poszło gładko i nie było żadnych komplikacji. Ale są też bardzo takie pozytywne historie, że dramatyczna historia, mogę też powiedzieć imię tego pacjenta, to był Hubert, który w wieku 20 kilku lat uległ poważnemu wypadkowi, wjechał samochodem w drzewo po prostu, był zakleszczony. Trwało to bardzo długo, zanim go wyciągnęli z tego samochodu. Kolega go przywiózł helikopterem do nas do szpitala i problem polegał na tym, że oprócz wielu złamań miał tak zwaną tamponadę serca, czyli serce jak gdyby pompuje krew do worka osierdziowego, który otacza serce i samo się dusi, dławi. Więc to jest sytuacja, która no, wymaga natychmiastowej reakcji, bo inaczej w ciągu kilku minut dojdzie do zatrzymania akcji serca. Więc wtedy tego biednego Huberta zawieźliśmy na bok operacyjny, otworzyliśmy klatkę piersiową, otworzyliśmy worek osierdziowy, serce jeszcze pompowało i nagle stanęło na naszych oczach. Więc no, moim zadaniem, bo to był cały zespół oczywiście, który wtedy działał ze wszystkich specjalizacji, moim zadaniem było utrzymać jego krążenie, więc po prostu wziąłem serce w ręce i pompowałem przez kilkanaście minut. W tym czasie mój kolega zaszył to naczynie krwionośne, które powodowało ten krwotok. Anestezjolodzy monitorowali ciśnienie, mówili mi, że dobrze pompuję, żebym tak dalej pompował. To trwało kilkanaście minut. Później wykonaliśmy defibrylację, czyli prądem uruchomiliśmy serce znowu, no i zamknęliśmy wszystko i przeżył. I 5 lat po tym wydarzeniu dostałem od niego wiadomość, bardzo miło zresztą, w której mi dziękował właśnie, że dzięki mojej akcji i całego zespołu
jego serce do tej pory bije i wszystko jest w porządku i jest teraz młody. Tak, co za historia. Chyba szczęśliwym takie, człowiekiem. Chyba tak. Takie przypadki to się do końca życia będzie pamiętać. To się pamięta. Zupełnie niecodzienna sytuacja. Wspomniałeś chwilę temu też o takich operacjach, które są po prostu nieprzyjemne i być może te operacje jakoś świadomie albo podświadomie ich unika. Pomyślałem sobie wtedy, że być może chodzi o amputację. Mhm. No bo to chyba są takie bardzo, bardzo nieprzyjemne też dla psychiki sytuacje. Tak. Czy to jest kłopot dla człowieka tak psychicznie, żeby... Dla mnie to nie jest kłopot, ale dla pacjenta oczywiście jest to kłopot, no bo ma to konsekwencje, jak chociażby bóle fantomowe, dopasowanie protez. Z tego typu operacjami mam doświadczenie właśnie z tej dużej kliniki, gdzie mieliśmy te najcięższe przypadki. Zdarzały się one mniej lub bardziej regularnie. I też mam kilka przykładów. Na przykład jedna kobieta, która była po tak zwanej protezoplastyce kolana. Czyli wymieniono jej kolano na sztuczne, na metalowe, ze względu na zmiany zwyrodnieniowe. I miała problemy, miała zakażenie. Natomiast nie była pod kontrolą lekarza, po prostu została w domu i tam siedziała przez miesiąc czasu i przyszła do nas po miesiącu, bo już więcej nie mogła wytrzymać dosłownie smrodu. Jak do nas przyszła, to okazało się, że całe kolano jest otwarte, częściowo dosłownie zgniłe. Aha. Te części metalowe są na wierzchu. No i w takiej sytuacji... Dopuściła do takiego stanu? Tak. Po prostu negowała to. Brała jakieś środki przeciwbólowe, ale zupełnie to był pewien problem też psychiczny, prawda? Bo nikt normalny w sensie, czy zdrowy psychicznie, nikt zdrowy psychicznie do takiego stanu by nie dopuścił. I dzień później ta noga trochę krótsza była. Tak. Inny przykład. No rzeczywistość. No taka rzeczywistość, tak. Inny przykład. Kobieta, która miała tak zwaną stopę cukrzycową, czyli przez cukrzycę dochodzi też do zakażeń w obrębie stopy, do takich bardzo mało przyjemnych zmian. I wykonaliśmy operację czyszczenia, czyli całą martwicę usunęliśmy z tej stopy. Natomiast w trakcie tego zabiegu w jakiś sposób doszło do zakażenia tak zwanymi bakteriami mięsożernymi. To nie będę wnikał już w szczegóły medyczne, ale tak to się potocznie mówi. W takim przypadku te bakterie zakażają w piorunującym tempie. Właściwie gdyby siedzieć obok takiego pacjenta, to można obserwować, jak jego noga powoli się robi czarna. Z minuty na minutę. Tak. To jest w ciągu kilku godzin taki pacjent zginie, umrze ze względu na sepsę. No i wtedy też jest szybka decyzja. Widać po prostu, jak ta martwica postępuje i trzeba... kilka centymetrów wyżej, po prostu obciąć tą nogę, amputować i wtedy uratować w ten sposób życie. Jak się przeprowadza takie amputacje? Jaka jest technika? Jak prawidłowo komuś odciąć nogę? To zależy od tego, na jakim poziomie się amputuje. Oczywiście są, można, że tak powiem, potocznie się mówi, że nieraz się robi jak z salami po prostu, bo jeżeli ktoś ma martwicę albo chorobę niedokrwienną, to po prostu się kawałek po kawałku odcina co kilka miesięcy, co kilka lat. Ale to jest głównie domena raczej chirurgów naczyniowych niż ortopedów. Natomiast w zakresie zdrowych tkanek trzeba w odpowiedni sposób zrobić nacięcie, żeby później wytworzyć płat, który zakryje ten kikut kości. Bo kość nie może być ostra kość na skórze czy pod skórą, tylko ona musi być zakryta mięśniem. Okay. Więc zostawia się trochę więcej tkanki miękkiej. Wyżej się obcina kość. Trzeba bardzo zwrócić uwagę na nerwy, które się też obcina, bo nerwy muszą być obcięte bardzo świeżym nożykiem, świeżym skalpelem. Musi być jedno cięcie, gładkie cięcie, ponieważ inaczej mogą się tworzyć tak zwane nerwiaki, które później bolą. No i w zależności od poziomu później się ten płat zakrywa i się szyje, dreniki się wprowadza. I tyle. I później kwestia jest dopasowania protezy. Tak naprawdę większość pracy później wykonują technicy, którzy dopasowują protezy, bo trzeba formować kikut, odpowiednio go uformować, te tkanki miękkie, później robić odlewy. Chociaż teraz też się robi tak, że się wkłada metalowe części w kość, które wystają ponad skórę. I wtedy wystarczy protezę tylko doczepić, jak do takiego modułu. Czyli taki trochę
jak cyborg, można powiedzieć. Nie? A jeszcze, jeden taki ciekawy miałem przypadek, dopowiem. Mianowicie pacjent, który miał drobny uraz stopy i miał straszny ból spowodowany przez ten uraz. I normalnie funkcjonował. Stopa wyglądała normalnie, ale z bólu nie wytrzymywał. Brał bardzo silne leki i chciał, żeby mu obciąć stopę. Więc pod względem etyczno-moralnym bardzo kontrowersyjna decyzja. On błagał nas, żebyśmy mu obcięli stopę, bo nie mógł wytrzymać tego bólu, a stopa wyglądała normalnie. I co wtedy? No wtedy zajął się ten nasz dział prawny przede wszystkim, bo oczywiście musieliśmy się też my jako lekarze zabezpieczyć, bo właściwie zdrową stopę musieliśmy obciąć. Ale no, pacjent był też pod opieką psychologów i też psychiatrów. Każdy musiał swoją opinię napisać. Oczywiście to było prawnie zabezpieczone ze wszystkich stron i wykonaliśmy amputację i pacjent był szczęśliwy. Także takie historie też się zdarzają. To dopytam cię jeszcze jeden szczegół, jeśli pozwolisz, bo też wiele mitów na ten temat funkcjonuje. Co później się dzieje z taką odciętą kończyną? No później... Bo zgaduję, że pacjent na pamiątkę nie dostaje. Tak, ja ją sobie biorę do domu i wieszam na ścianę. Nie. Nie. To jest, te tkanki, te narządy są później utylizowane. Więc są specjalne firmy, które się tym zajmują. Wrzuca się do żółtego worka takiego, bo to jest odpad medyczny, czyli potencjalnie zakaźny i to jest palone później. No tak. Te amputacje, mówisz, nie są dla ciebie jakoś szczególnie obciążające psychicznie. Okej. A co w takim razie ciebie najbardziej osobiście jakoś tak obciąża? Czy są takie rzeczy? Miałem wiele sytuacji, szczególnie w ratownictwie medycznym, które bardzo, bardzo odcisnęły piętno też na mojej psychice w pewnym sensie. Miałem raz jeden dyżur, w którym miałem 8 zgonów. Osoby, których nie dało się uratować, bo miały nagłe zatrzymanie krążenia, nikt im nie pomagał, co jest też ważne i chciałbym też podkreślić widzom, że nieważne co się dzieje, jeżeli ktoś nie oddycha, jeżeli ktoś nie ma akcji serca, po prostu naciskajcie i tyle. I naprawdę można osoby takie uratować. Miałem też oczywiście sytuacje z ciężkimi urazami dzieci, które no, były, musieliśmy ratować. Miałem sytuacje, gdzie ludzie byli w kawałkach. No, widziałem śmierć właściwie w każdej formie. Włącznie wypadki liczne. Tak? Wypadki, bardzo dużo wypadków, ale też w Niemczech lekarze, ratownicy jeżdżą też do zgonów. Widziałem właściwie, tak jak mówiłem, każdą śmierć, samobójstwa w najróżniejszej formie, włącznie z tym, że raz jeden człowiek skonstruował sobie gilotynę w garażu i obciął sobie głowę nią. Takie sytuacje. I to są takie widoki, tak. No, które pewnie... No, zapamiętuje się na całe życie. Tak. Okej. Porozmawiajmy jeszcze na sam koniec o tym, co jest dla ciebie konikiem, czyli te chrząstki. Chciałbym cię zapytać o to, co tam jest takiego fascynującego? Co jest fascynującego? Chrząstka jest dosyć specyficzną tkanką. Nie będę wchodził w szczegóły medyczne, bo to z pewnością mało osób interesuje, ale jest to tkanka, która umożliwia nam swobodne chodzenie bez bólu, bez żadnego tarcia. Ona otacza kości, tak? Ona otacza kości i jest pewna różnica. Kości na przykład są bardzo plastyczne, zrastają się. Szczególnie to jest u dzieci, bardzo często widoczne. Mam taki przykład młodej pacjentki, 11-letniej Gabrysi, którą ostatnio leczyłem, która miała dosyć skomplikowane złamanie tutaj kości ramiennej. Pierwotnie chciano ją operować, w innym szpitalu powiedziano, że może nie operować, ale rodzice się bardzo martwili, więc przyszli do mnie, no i bez żadnej operacji bardzo ładnie się zrosło. Nawet mimo tego, że ta kość była wykrzywiona, to i tak ona się zrosła i co więcej, szczególnie to jest u dzieci widoczne, w tej chwili się prostuje, więc kość jest bardzo plastyczna i u dzieci bardzo wiele złamy można w ten sposób leczyć zachowawczo. Natomiast chrząstko jest zupełnie inaczej. Chrząstka się z reguły nie regeneruje sama. Jeżeli jest uszkodzenie chrząstki, to musimy jej w pewien sposób pomóc. A przede wszystkim musimy zdiagnozować, co jest przyczyną tego uszkodzenia. Mówię głównie o kolanie, bo to jest jak gdyby miejsce, gdzie najczęściej dochodzi do takich uszkodzeń.
Czyli ustalamy, robimy diagnostykę, ustalamy, co jest przyczyną. Czy to jest krzywa noga, może tak być. Czy to jest jakiś uraz z przeszłości. Czy to jest jakiś fragment chrząstki, który sobie pływa w kolanie i drapie po prostu i uszkadza tą chrząstkę. Więc diagnozujemy, ustalamy, co jest przyczyną, likwidujemy przyczynę i jesteśmy w stanie w tej chwili, są takie możliwości techniczne, uzyskać regenerację chrząstki, że ona odrośnie. To jest częściowo związane z zabiegiem operacyjnym, nie jest bardzo skomplikowanym, ale są też metody, są badania nad komórkami macierzystymi. Mój ośrodek w Abu Dhabi jest jednym z kilku na świecie największych ośrodków, który robi badania tego typu i stosujemy tam komórki macierzyste. Więc to jest na pewno temat na przyszłość. Czyli jakoś tam się stymuluje, tak? Tak, można stymulować, można robić przeszczepy chrząstek, można też uzyskać chrząstkę z innego miejsca i zrobić tak zwaną, jak ja mówię, mielonkę z tej chrząstki i włożyć ją w ubytek, żeby ten ubytek uzupełnić i on odrósł, zregenerował się. I co więcej, są najnowsze badania z Niemiec, które mówią, że tak naprawdę szacuje się, że nawet 20% protezoplastyk, czyli wymiany stawu kolanowego, można by uniknąć? Można uniknąć, tak. Jeżeli się w miarę wcześnie zastosuje terapię chrząstki, jeżeli się usunie przyczyny tego defektu, to 20% tych protezoplastyk, tych wymiany stawów na części metalowe można uniknąć. Więc jest to ogromny potencjał. A jak to w Polsce, tego rodzaju leczenie, ono funkcjonuje czy jeszcze nie? Tak, w Polsce jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że jesteśmy w Unii Europejskiej, więc tak naprawdę mamy dostęp do właściwie wszystkich metod, które są dopuszczone na terenie Unii Europejskiej i te metody też stosujemy. Ja też je stosuję tutaj w Warszawie. To na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać o taką rzecz, która niekiedy wzbudza różne emocje. Kiedy rozmawia się z lekarzami, z polskimi lekarzami, którzy leczą czy to gdzieś na zachodzie, czy to gdzieś na wschodzie, no bo w Polsce jednak tak to najczęściej wygląda, że na tę edukację tych świetnych specjalistów zrzucają się polscy podatnicy, tak. A później ci specjaliści najczęściej, no umówmy się, tak, za kasą wyjeżdżają czy to na wschód, czy to na zachód. Nie masz jakiegoś takiego delikatnego wyrzutu sumienia, że leczysz no, rzadko Polaków? No, też leczysz w Polsce. Ale, tak, teraz też leczę w Polsce. Ale wiesz, no, my tutaj się zrzucaliśmy na twoje wykształcenie, a ty szejków operujesz. Tak, jak zgadza to się. Jest? To znaczy, nie, zgadza się, ale nie do końca. Faktycznie spotkałem się też w przeszłości z hejtem, można powiedzieć, w internecie, jeżeli gdzieś się udzielałem na social media, że spotkałem się z takimi zarzutami. Ale no, musimy tutaj wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że wróciłem do Polski po właściwie spędzeniu całego dzieciństwa w Niemczech, bo zawsze miałem sentyment do Polski. Chciałem się tu kształcić, chciałem tu pracować tak naprawdę. I ja też wierzę w to, że wszyscy lekarze, którzy wyjeżdżają, też tu chcieliby pracować. Ale jak skończyłem studia, no to spotkałem się z brutalną rzeczywistością. Wtedy no, było małe dziecko w domu, a ja jako młody specjalista, znaczy nie specjalista, jako młody rezydent, nie miałem możliwości robienia specjalizacji na etacie, tylko musiałem robić specjalizację na wolontariacie i tak naprawdę zarabiałem 500 zł miesięcznie, co wtedy kilkanaście lat temu... Nie zatrzymało cię to? Absolutnie mnie nie zatrzymało. No. Musiałem jakoś też no, zapewnić życie sobie, prawda, i rodzinie, więc wtedy podjąłem decyzję o wyjeździe, a że miałem, bo mam dwa obywatelstwa, i niemieckie, i polskie, i umiem też po niemiecku, co mi ułatwiło tak naprawdę, więc wyjechałem wtedy. Natomiast zawsze z tyłu głowy miałem tą ideę powrotu. Dodatkowo dodam, że byłem na studiach płatnych, więc podatnik polski nie ucierpiał. Moja rodzina, na szczęście moi rodzice zapłacili za studia, więc no, nie jestem nic winien. Ale mimo tego bardzo lubię Polskę, bardzo cenię Polskę, zawsze tutaj chętnie wracam. I też po zdobyciu tego całego doświadczenia na Zachodzie chciałbym też tutaj je wykorzystać i też no, w pewien sposób Polakom pomóc. Więc myślę, że jest to jakaś szansa i pozytywna perspektywa na przyszłość.
przypomniało mi się, kiedy odpowiadałeś, że nie tak dawno rządzący mówili, niech jadą, no to niektórzy wyjechali, ale na szczęście zdobywają doświadczenie i wykorzystują je także w Polsce, czego jesteś przykładem. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję niezwykle bardzo. Ciekawe. Gdybyście szukali stażystów, tam wiesz, na ostatnim piętrze, zgłaszam się na ochotnika. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.